Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Marpirk, a to jest czwarty odcinek z serii Tux podpowiada, porównanie najpopularniejszych dystrybucji Linuxa instalacja. I dzisiaj zaprezentuję instalację dystrybucji Slackware w wersji 14. Taka mała informacja teraz dla moich subskrybentów. Na końcu filmiku powiem parę słów na moje usprawiedliwienie, dlaczego ostatnio zupełnie nie było filmików. Także to informacja dla moich widzów, a teraz informacja a propos Slackware. Więc generalnie to jest najstarsza z aktywnie rozwijanych dystrybucji Linuxa. Pierwsza wersja została wydana 13 lipca 1993 roku. Motto dystrybucji Because It Works wynika z zasady KISS, czyli Keep It Simple Stupid. Distro dla zaawansowanych użytkowników, którzy nie boją się konsoli. Teraz parę słów generalnie nie o historii, tylko o samej dystrybucji. Tak więc jest to dystrybucja Linuxa podobna do tradycyjnych systemów Unixowych. Struktura katalogów jest klasyczna. Warto zwrócić również uwagę na występowanie katalogu /opt, gdzie umieszczany jest m.in. KDE. W odróżnieniu od popularnych dystrybucji takich jak Mandriva, OpenSUSE, Ubuntu, Slackware zawiera czyste jądro, dzięki czemu pobieranie go ze strony kernel.org i jego kompilacja nie powoduje obniżenia funkcjonalności. Dystrybucja nie zawiera graficznego instalatora, tak jak tutaj za chwilę będziecie widzieć, oraz mnóstwa graficznych konfiguratorów, jak na przykład Yast w OpenSUSE. Dostępne jest tylko kilka tekstowych asystentów do wykonywania najbardziej podstawowych operacji, takich jak na przykład instalacja pakietów, wybór środowiska graficznego. Rozwój Slackware przebiega w dwóch liniach, stabilnej oraz bieżącej. Wersja bieżąca co pewien czas ulega zamrożeniu. Oj, uruchomi mi się. To zaraz, chwila, spauzuję tylko i dokończę. Tak, wersja bieżąca co pewien czas ulega zamrożeniu i po wydaniu kilku wersji testowych, beta, release, candidate, przekształca się w wersję finalną, oznaczoną konkretnym numerem, na przykład tak jak w tym przypadku 14.0. Wersja stabilna doskonale nadaje się na serwer oraz konserwatywny desktop. Wersja niestabilna może być używana na desktopie przez użytkowników, którzy chcą mieć w miarę aktualne wersje programów, które mogą jednak zawierać błędy. Tak więc tutaj mamy wersję stabilną, która nawet niedawno wyszła, wersję 14.0, jak już wspomniałem, i uruchomił nam się już bootloader. Jak widać tam było, albo można poczekać chwilę, tak jak ja to zrobiłem, albo wcisnąć Enter, albo wpisać nazwę jądra huge.s, żeby przejść powiedzmy do butowania płyty instalacyjnej. Można również uruchomić memtest, czyli testowanie RAMu. Jeżeli ktoś by chciał, to taka powiedzmy podstawowa funkcja płyt Linuxowych. Dobrze, tak więc przechodzimy dalej do uruchamiania systemu. Tak, no niestety muszę powiedzieć, że cała instalacja będzie się niestety musiała odbywać w takim tekstowym małym, powiedzmy, nie wiem, możliwe, że to zwiększę na finalnym wideo ekranie, bo tak to wygląda w VirtualBoxie. Oczywiście normalnie jak się to instaluje, to jest powiększone na cały ekran. Tak, teraz mamy pytanie, czy chcemy załadować jakąś inną, powiedzmy, mapę klawiszy niż mapę amerykańską. Tak więc albo klikamy Enter, jeżeli chcemy dalej używać tej mapy klawiszy amerykańskiej, albo wciskamy 1, żeby wybrać swoją mapę, tak jak teraz to zrobimy. QWERTY.pl2 to jest, tak się wybiera, powiedzmy, to jest do UTF-8. I teraz możemy sobie przetestować. Niestety, jak teraz będziemy testować, to tylko niektóre, powiedzmy, litery będą podobne do naszych. Jest to spowodowane nie tym, że jest źle załadowana mapa klawiszy, tylko tym, że ten font, który jest aktualnie w konsoli, nie obsługuje znaków polskich. Tak więc generalnie nie martwcie się tym. Żeby przestać testować, trzeba wpisać 1 i Enter. I już od razu mamy prompt odnośnie logowania. Tutaj mamy kilka podstawowych informacji,
odnośnie partycjonowania generalnie. I logujemy się jako root, czyli wpisujemy root, enter. I ok. Teraz szybko zrobi partycjonowanie dysku, które zrobię w następnym jakimś filmiku. Generalnie zrobię filmik odnośnie partycjonowania dysku, tak więc teraz tym się nie będę zupełnie zajmować. Teraz szybko to zrobię i za chwilę się widzimy. Ok, tak więc już spartycjonowałem dysk, jak widać tutaj również. Nie trzeba w przypadku Slackware formatować tych partycji. Instalator to może za nas zrobić sam. Możemy oczywiście również we własnym zakresie sformatować, ale nie trzeba po prostu. Tak więc jeżeli jesteśmy już całkowicie gotowi do instalacji, wpisujemy komendę setup. I teraz wyświetla nam się takie bardzo przyjazne menu instalacyjne. Po pierwsze mamy opcję help. Tutaj jest generalnie opisany cały proces instalacji chyba. No w sumie pomoc odnośnie instalacji. Ale tym się nie interesuję, bo ja jestem waszą pomocą. Dobrze, i teraz tak, jeżeli przejdziemy do tego drugiego, czyli kroku, czyli powiedzmy pierwszego, czyli keymap, po jego zakończeniu od razu przechodzimy do następnych kroków, czyli add swap, target source, select, install, configure. Tak więc wybieramy keymap, tak samo wybieramy QWERTY PL2. Tak samo możemy sobie przetestować, ale już wiemy, że to jest to. Teraz wybieramy partycję dla swapa. Odnośnie swapa również to opiszę w filmiku odnośnie partycjonowania. Tak więc wybieramy, ja sobie już to wcześniej utworzyłem, tak więc wybieramy. Tutaj można sprawdzić tą partycję pod względem bedbloków, czyli powiedzmy, no nie jest to konieczne, ale myślę, czy tak, jeżeli mamy całkowicie nowy dysk, to na pewno nie powinno to mieć miejsca, że będą jakieś bedbloki. A jeżeli, nie wiem, mam 5-letniego starucha z starym dyskiem, to ewentualnie możemy to kliknąć. Ja tego nie potrzebuję, bo wiem, że na pewno nie ma bedbloków. Tak więc już został skonfigurowany swap. Ta informacja jest dodawana do pliku etc, z plików katalogu etc fstar. Ok, teraz wybieramy partycję instalacyjną. Tutaj jeżeli mamy więcej partycji niż jedną, ja to w tym przypadku mam jedną partycję devsda1, tak więc ją sobie wybieram. Jeżeli mamy inne, to możemy sobie wybrać. Tutaj właśnie to, co mówiłem, że można sformatować partycję. Ja teraz to wybiorę. Teraz wybieram system plików. Tak samo odnośnie systemu plików będzie informacja w pliku, w filmiku o partycjonowaniu. Generalnie raczej wybiera się X4, więc teraz to sobie wybiorę. Chwilę poczekamy, aż się sformatuje dysk, partycja. I ok, już się zrobiło. Tak samo mamy informację o tym, że została dodana linijka do fstabu odnośnie naszej głównej partycji. Przechodzimy do następnego kroku odnośnie wybrania miejsca, z którego będzie, powiedzmy, instalowane oprogramowanie. Generalnie, jeżeli włożyliśmy płytę instalacyjną Slackware, to wybieramy pierwszą opcję, czyli Install from Slackware CD or DVD. Możemy jeszcze instalować się z twardego dysku. Jeżeli mamy, powiedzmy, obraz na dysku, możemy jeżeli mamy podłączonego do sieci, instalować z sieci, na przykład mamy jakąś, załóżmy, pracownię komputerową, jest serwer, na którym jest obraz dysku, obraz instalacyjny, i mamy zainstalować na wszystkich komputerach. To raczej nie chce się nikomu wypalać tylu płytek albo tracić czas na przekładanie płytki z jednego do drugiego i instalowanie, tylko się wybiera taką opcję. Następna opcja to jest instalowanie serwera FTP lub HTTP. To, powiedzmy, jest dobra opcja, jeżeli mamy dobre łącze internetowe, ale tak samo jeżeli mamy płytę instalacyjną Slackware, to wybieram tą pierwszą opcję. Tak samo możemy z serwera Samba i z jakiegoś katalogu wcześniej zamontowanego na tym wirtualnym środowisku. Ja wybiorę pierwszą opcję. Teraz wybieramy, czy mamy wybrać
napęd optyczny sami, czy to ma się zostać automatycznie. Jeżeli powiedzmy, dajmy na to, że mamy dwa napędy i w jednym napędzie jest Slackware w wersji 13, w drugiej 14. Oczywiście to jest bardzo abstrakcyjna rzecz, ale jeżeli by się tak zdarzyło, to wybieramy opcję manual i wybieramy ten napęd z wersją 14. Ale raczej nie trzeba tego robić. Nawet jeżeli mam dwa napędy, to automatycznie Slackware wykryje, na której jest obraz Slackware. Więc jak widzieliśmy teraz, został wykryty na powiedzmy dysku dev SR0. Teraz mamy wybór oprogramowania. Generalnie w Slackware jest coś takiego jak kategorie, powiedzmy, oprogramowania. One się chyba, z tego co pamiętam, nazywają serie oprogramowania. Są one opisane różnymi literkami. Ja teraz pokrótce opiszę każdą z nich. Tak więc kategoria, czy seria A, to jest podstawowy system Linux. To powinno być, musi być zawsze zaznaczone. Jeżeli instalujemy Linuxa, jeżeli instalujemy Slackware, więc to zostawiamy zaznaczone. Teraz AP. To jest seria, w której są aplikacje, które powiedzmy nie wymagają systemu X-Window, ale przydatne powiedzmy do codziennego użytkowania. Tak samo te dwie opcje są tylko w trybie tekstowym. Jeszcze odnośnie A, serii A, to jest tam domyślny edytor tekstowy i powiedzmy takie podstawowe programy do komunikacji. Teraz seria D jest to seria typu, powiedzmy, w której są zamieszczone programy pomagającej czy umożliwiającej jakieś prace programistyczne czy kompilowanie ze źródeł, na przykład jest tam GCC, tego typu rzeczy. To warto zostawić zaznaczone. Później powiem dlaczego. Generalnie jak jesteśmy na VirtualBoxie, to podczas instalacji KDE on będzie w jakimś takim oknie i no nie będzie to super ekstra wyglądało. Tak więc żeby to zmienić, trzeba zainstalować VirtualBox Guest Additions, które pozwalają na dostosowywanie rozdzielczości systemu tego gościnnego na cały ekran. Tak więc to jest ten VirtualBox Guest Additions wymaga właśnie biblioteki GCC. Możliwe, że albo w tym filmiku, albo w jakimś innym opiszę, w jaki sposób zainstalować właśnie VirtualBox Guest Additions w Slackware. Następne to jest GNU Emacs. To powiedzmy, no nie jest konieczne. Ja to sobie odznaczę, bo powiedzmy, chcę, żeby mi się to jak najszybciej zainstalowało. A no powiedzmy, że nie mam zamiaru z tego korzystać w przyszłości. Teraz następne to jest seria F, czyli listy faku, czy dokumentacja how-to. To jest powiedzmy jakaś tam generalna dokumentacja, czy jakieś najczęściej zadawane pytania odnośnie Slackware. Ja to sobie odznaczę, żeby było szybciej. Teraz seria K to jest... To są źródła jądra Linuxa. To warto sobie zostawić zaznaczone, tak samo jak w przypadku D, odnośnie VirtualBox Guest Additions. Następna seria to jest seria KDE. I tutaj jest załączone środowisko graficzne, czy manager okien KDE. Następny to jest KDEi. To sobie, znaczy Polacy, którzy chcą mieć polski język w KDE, powinni to sobie zaznaczyć, bo tutaj jest właśnie support, czyli to jest wymagane, jeżeli chcemy sobie mieć język polski w KDE. Następna to jest system libraries, na przykład potrzebne przy instalacji KDE, i to tak samo trzeba zaznaczyć, jeżeli instalujemy KDE, także to zostawiamy. Networking, czyli jeżeli chcemy używać sieci, to sobie to oczywiście musimy zaznaczyć. Teraz następna kategoria seria T,
Text typesetting w software to jest... generalnie teraz powiem definicję z Wikipedii. To jest komputerowy system profesjonalnego składu drukarskiego obejmujący zarówno dedykowany język, jak i kompilator przygotowujący pliki wymaganych przez urządzenie graficzne, drukarki czy naświetlarki w formatach. Szczególnie często używa się go przy składaniu tekstów naukowych, np. matematycznych, ponieważ umożliwia budowanie dosyć złożonych wyrażeń, w tym skomplikowanych wzorów matematycznych. Więc to ja sobie spokojnie odznaczam. Jeżeli jesteśmy tą funkcją zainteresowani, to sobie to zaznaczamy. Następna seria to jest seria TCL i to załącza do naszego systemu języki skryptowe TCL-TK. Ja sobie to oznaczam, bo mi to nie jest potrzebne. Teraz następne to jest seria X, czyli X Window System. I to jest wymagane, jeżeli chodzi o instalację KDE, ponieważ KDE korzysta z X-a. Następne to jest X-App, czyli X Application, aplikacje do systemu X. To sobie możemy również zostawić załączone. Następne to jest XFCE, czyli takie powiedzmy mniej wymagające środowisko graficzne czy manager okien do Linuxa. Ja sobie to odznaczę, żeby nie było za dużo do instalowania. I ostatnia kategoria Y to są gry, games, które sobie również odznaczę. Jeżeli chcemy sobie trochę pograć, to możemy sobie tą funkcję zostawić. Więc przechodzimy do kolejnego kroku. I tutaj wybieramy, powiedzmy, sposób, w jaki będziemy instalować to całe oprogramowanie. Jest tutaj 7 opcji. Teraz pokrótce każdą z nich opracuję, powiedzmy, pokażę, na czym ona mniej więcej polega. Tak więc pierwsza opcja full, która polega na instalowaniu wszystkiego, w sensie wszystkich wybranych serii, i ona wygląda tak, że wyświetla się okienko, jest jakiś tam krótki opis, w jaki rozmiar, jak skompresowany itd., itd., co się po kolei instaluje. Następna opcja to jest funkcja TERS. To jest coś podobnego jak full, tylko wyświetla co linia package, czyli paczkę. Tak więc to jest powiedzmy jakiś tam, znaczy nazwa pakietu, dwukropek opis pakietu i w nawiasach kwadratowych jaki to ma rozmiar. To jest powiedzmy bardziej przejrzyste, bo nie miga tak szybko wszystko i możemy przeczytać, co było poprzednio instalowane, jeżeli w ogóle coś takiego potrzebujemy. Następna opcja to jest opcja menu, w której wybieramy package przez no chwila, zaraz zobaczycie, czyli jeżeli chcemy, to zostawiamy gwiazdki, jeżeli nie chcemy, to odznaczamy i w ten sposób to się wszystko instaluje. I klikam OK. I następny, i tak dalej. Tutaj na przykład to jest przydatne, jeżeli chodzi o instalację KDE-i, czyli serii KDE-i, czyli na przykład jeżeli chcemy sobie język polski zainstalować, to musimy to tę opcję wybrać. I dalej. Przepraszam. I teraz będzie tak samo jak w przypadku opcji full. Następna opcja to jest opcja expert. To jest to samo co menu, także nie ma tu co pokazywać. Następna opcja to jest opcja new by, nie wiem w sumie jak to się czyta, ale niech będzie. Generalnie to jest, zaraz zobaczycie, to jest coś takiego, że czy chcemy ten package, czy nie chcemy. Wybieramy yes, no albo quit. Także tam było napisane, że instalacja X-a wymaga roku. Nie wiem, o ile to jest prawda. Nie sprawdzam i nie mam zamiaru sprawdzać. No ale po prostu to jest coś takiego, że możemy sobie spokojnie przeczytać opis, wybrać tak czy nie. Tak. No dobra, wybiorę to. Instaluję się. No dobra, tego nie. Po przeczytaniu oczywiście. Tak więc jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie, co wam się instaluje na komputerze, możecie sobie tą opcję wybrać.
Następna opcja to jest opcja custom, w którym używamy własnych tagfajlów. Teraz taka mała podpowiedź, co to są tagfajle. Tagfajle to są generalnie takie pliki, zaraz pokażę. Tutaj mamy już bezpośrednio zainstalowany system Slackware. Chwila. Ok. I tutaj sobie możemy przewinąć i zobaczyć, jak to wygląda. To jest tagfile dla KDE. Więc mamy tutaj nazwę package'u, dwukropek, przepraszam, i czy ma być zainstalowane, czy nie. Tak więc jeżeli chcemy się w to bawić, to proszę bardzo i już. Następna opcja, chwila, tylko znajdę myszkę. Gdzie jesteś, myszko? Jesteś, myszko? Następna opcja to jest tagpath, czyli używamy tagfajlów w podkatalogach z danej ścieżki. To również sobie możemy użyć, jeżeli chcemy się bawić w wybór oprogramowania. Ja sobie wybiorę opcję Tears i widzimy się za chwilkę. Ok, już się wszystko wreszcie zainstalowało. Troszeczkę to trwało, no ale cóż, takie to już losy są ludzi, którzy korzystają z VirtualBoxa z niezbyt wysokimi parametrami. No ale cóż, mamy następny krok, tu już przechodzimy do konfiguracji systemu. I pierwszy krok w celu uzyskania dostępu do systemu jest taki, czy mamy, przepraszam, tak, wybór bootloadera. Czy chcemy, żeby on był, powiedzmy, żeby system nam się uruchamiał z pendrive'a, czy żebyśmy mieli bootloader bezpośrednio na dysku twardym. Więc jeżeli chcemy coś takiego zrobić, musimy mieć zawsze pod ręką tego pendrive'a, jeżeli chcemy uruchomić system. To jest dosyć bezpieczna opcja mimo wszystko, bo nie da się uruchomić komputera bez tego pendrive'a. No ale z drugiej strony jest to dosyć uciążliwe, jak zapełnimy tego pendrive'a, no to mamy klapę, nie? Musimy sobie radzić w inny sposób, no a to jest, powiedzmy, często niewskazane. No ja w tym przypadku tego nie zrobię. Jeżeli włożymy tego pendrive'a, to musimy się liczyć z tym, że wszystkie dane z tego pendrive'a będą wymazane. To nic, to jest taka mała podpowiedź. Następny krok to jest konfiguracja Lilo. Tak samo ta informacja będzie umieszczona w filmiku o partycjonowaniu dysku. Lilo to jest generalnie bootloader podobnie jak grub. On był najpierw, później stworzono gruba. Także Slackware korzysta z Lilo. Teraz możemy wybrać sobie opcję, powiedzmy, w jaki sposób ma się to instalować. Tak więc pierwsza opcja, simple, czyli automatycznie wszystko nam instaluje. Następna funkcja expert, to jeżeli chcemy samemu, powiedzmy, dokładnie wszystko skonfigurować krok po kroku. Jest jeszcze trzecia opcja skip, czyli nie instaluje Lilo, na przykład mamy już zainstalowany inny bootloader albo inny system i sobie chcemy w tym systemie bezpośrednio wszystko popisać, powiedzmy, to ta opcja, powiedzmy, jest bardzo dobra. Przechodzimy do następnego kroku. No, ja użyję funkcji simple i to raczej jest zalecane, powiedzmy, dla wszystkich. Teraz mamy krok odnośnie wielkości, powiedzmy, frame buffera w konsoli Lilo i generalnie później. I tak, ja tutaj sobie wybiorę opcję 800x600, ponieważ 1024x768 mi się tutaj nie zmieści w formacie 1280x720. Tak więc biorę sobie opcję 800x600, Enter, to jest w pikselach. Teraz mamy opcjonalną opcję, tak? Jeżeli chodzi o dodatkowe parametry kernela, czyli jądra systemu, domyślnie nic nie trzeba wpisywać i raczej większość osób nie będzie musiała z tego korzystać, jednak jeżeli chcemy coś sobie tutaj dopisać, możemy, jest taka opcja. Ok, klikamy dalej. Teraz się on spyta, czy chcemy używać konsoli UTF-8. Jeżeli chcemy mieć spolonizowany system, to razy wybrać tą opcję, ponieważ wtedy nie będzie żadnych problemów z kodowaniem znaków.
Więc wybieram tę opcję, jako że jestem Polakiem i chcę to zrobić. Następna rzecz to jest wybór miejsca, gdzie ma być Lilo zainstalowane. Pierwsza opcja, może tak, domyślną opcją jest MBR, tym się zajmiemy później. Pierwsza opcja to jest root, czyli instalowanie bootloadera Lilo w superbloku, czyli odnośnie superbloków i tak dalej, to tym się zajmę w tym filmiku, o którym już tak dużo razy w tym filmiku powiedziałem, odnośnie partycjonowania. Jeżeli mamy jakiś bootloader zainstalowany, inny, ale chcemy koniecznie, żeby nam się Slackware bootował z Lilo, to możemy sobie coś taką opcję wybrać. Na przykład mamy główny bootloader zainstalowany w MBR-ze i z tego bootloadera inicjalizuje nam się bootloader Lilo ze Slackware. No, nie wiem, czy to jest taka super przydatna opcja, ale jeżeli ktoś chce, to ma taki wybór. Bardzo dobrze, że ma się wybór w instalacji, bo jak wcześniej widzieliście w moich poprzednich filmikach, tego wyboru było bardzo mało w przypadku tych poprzednich instalacji. Następna opcja to jest instalacja na dyskietce. Wiecie, co jest dyskietka? Tak, dyskietka. Jeżeli ktoś lubi sobie butować system z dyskietki, no to ma taką możliwość. Generalnie, jeżeli mamy sam jeden system, możemy sobie zbutować spokojnie, czy zainstalować Lilo na MBR, czyli Master Boot Record, o czym będzie w filmiku o partycjonowaniu. Więc wybieramy tę opcję i instaluje nam, już mamy następną opcję konfiguracji odnośnie wyboru myszki. Tak więc mam tutaj troszeczkę do wyboru. Generalnie, jeżeli korzystamy z myszki USB, to będzie ta opcja najlepsza. Generalnie to jest używane, jeżeli mamy myszkę na PS2. Tutaj, jeżeli mamy jakiś inny rodzaj myszki, to możemy sobie wybrać. Ale generalnie ja używam myszki na USB, czyli tę opcję sobie wybiorę. I teraz tak. Tutaj jest odnośnie tego, czy ma być włączany z boot time'em, czyli podczas uruchamiania systemu, podczas bootowania, serwer myszki, czyli w konsoli. Teraz nie mamy włączonego, widzicie, tu jest myszka, tutaj już nie ma. Nie możemy sobie zaznaczyć. Jeżeli mamy włączony ten serwer, to powiedzmy jest taki jakby wskaźnik myszki w konsoli, zwykłej, czystej konsoli i możemy sobie kopiować w ten sposób tekst i tak dalej, i tak dalej. Jest to dosyć przydatna funkcja, także myślę, że to warto sobie uruchomić. Teraz pytanie, czy chcemy skonfigurować sieć. Myślę, że odpowiedź brzmi tak, bo komputer bez sieci w dzisiejszych czasach to dosyć okrojony komputer mimo wszystko. No jeżeli nie chcemy, to oczywiście nie. Tak samo wybór jest bardzo dobrze. Wpisujemy hostname. Tak jak w poprzednich filmikach pokazywałem, hostname, czyli na przykład Marpeerg Slack. To nie jest nazwa domeny, to jest nazwa hosta, czyli powiedzmy nazwa komputera. Teraz mamy właśnie wybór domeny. Ja sobie wpiszę marpeerg.net. Tak, no bez, tylko tutaj nie można, tak jak tu jest napisane, że nie można wpisywać kropki przed tym, czyli nie można zrobić czegoś takiego. To jest zakazane, musi być tak bez kropki. No, także ok, dalej. Teraz konfiguracja, w jaki sposób ma być uzyskiwana IP z bramy sieci. Jeżeli używamy KDE, to raczej zalecam Network Managera. To Network Manager ma generalnie bardzo ładnego menedżera graficznego, także to raczej polecam. Jeżeli na przykład korzystamy z konsoli, to raczej tego typu rzeczy, DHCP, Static IP. Ja wybiorę Network Managera. Teraz mam informację, że jest skonfigurowana sieć i czy potwierdzamy tę odpowiedź. Klikamy jest oczywiście. I teraz mamy wybór serwisów, czy demonów raczej, które są zawsze na początku uruchomienia systemu uruchamiane. Ja tutaj raczej nie będę się bawił w opisywanie tych wszystkich rzeczy. Generalnie tutaj są bardzo przejrzyste w miarę opisy, także jeżeli będziecie chcieli wiedzieć jakieś rzeczy więcej o tym,
to możecie sobie wpisać spokojnie nazwę na Wikipedii i spokojnie sobie to wyszukać. Klikamy dalej, OK. Teraz mamy pytanie, czy chcemy skonfigurować fonta w konsoli. My wybieramy opcję tak, ponieważ ten font, który teraz powiedzmy jest załadowany i który jest domyślnie załadowany, jeżeli byśmy się nie zgodzili, nie obsługuje języka polskiego. Tak więc wybieramy, z tego co wiem, to LAT 2 obsługuje, Latin 2 obsługuje polskie znaki. Teraz ta cyfra tutaj obok, czyli 08, 10, 12, 14, 16, to jest wysokość danej litery. Także teraz patrzycie, 08, no nie wiem, czy to jest super ekstra. Tak więc klikamy nie, że nie chcemy takiej. Możemy sobie tutaj przetestować wygląd, jak to wszystko wygląda, ale wybieramy Latin 2 i ja sobie wybieram zawsze 14, bo to powiedzmy najnaturalniej wygląda. 12 jest, wydaje mi się, trochę za niskie. Ja wybieram 14. Jak chcecie, możecie sobie wybrać inaczej. I oczywiście inne fonty również. Jeżeli wiecie, że obsługują polskie litery, to bardzo proszę. Ja wybieram tą. Jest. Teraz odnośnie zegaru. Teraz jest pytanie, czy nasz zegar systemowy, czyli ten zapisany w BIOSie, jest ustawiony na UTC, czy jest, powiedzmy, to jakaś strefa bezpośrednio ustawione. Jeżeli mamy obok postawionego Windowsa, to jest to czas strefowy, czyli na przykład generalnie co to jest czas UTC? Czas UTC to jest ten, który jest w Greenwich w Anglii, to jest strefa czasów zerowa. My jesteśmy w strefie czasów plus 1 i teraz tak, jeżeli mamy Windowsa, to ten czas będzie właśnie ustawiony na tą strefę plus 1, ten systemowy. Jeżeli nie mam obok Windowsa, to raczej można sobie ustawić na UTC. I teraz wybieramy tak samo strefę czasową. Można od razu Europe i Warsaw. Jest Warsaw, ok. I teraz tak samo mamy wybór środowiska graficznego, czyli tego naszego menedżera okien. Ja sobie zainstalowałem KDE, tak więc wybieram KDE. Możemy tu sobie również wybrać Fluxboxa, Blackboxa, Window Makera, Virtual Window Managera, w sumie nie wiem, co to nawet jest. No, ale cóż. Teraz tak, jeżeli chodzi o GNOME, to nie jest on bezpośrednio wspierany w instalatorze samym w sobie, aczkolwiek można go w jakiś tam sposób zainstalować. Możliwe, że również kiedyś zrobię filmik na ten temat. Ja wybieram KDE, jako że już sobie go zainstalowałem. Teraz informacja, że nie ustawiono hasła dla roota i powinno być ono ustawione. Więc klikamy jest. Jeżeli nie chcemy ustawić tego hasła, to klikamy nie, ale zdecydowanie jest zalecane jego ustawienie. Tak więc tutaj sobie wpisujemy nasze hasło. Ja sobie takie tam jakieś ustawię. Mam nadzieję, że... Oj! Za długie. No, teraz już powinno być tak. I klikamy Enter. Teraz mamy informację, że ustawienie wszystkiego, czy konfigurowanie zostało zakończone. Klikamy OK. I wracamy do menu. I możemy sobie z tego spokojnie wyjść. Pokazuje nam się informacja o tym, że została wysunięta płytka. Możemy to sprawdzić tutaj, proszę bardzo, nie ma nic włożonego. I możemy wcisnąć Ctrl-Alt-Delete, żeby zrebootować. Ja to zrobię w ten sposób, bo jakbym zrobił to normalnie, to by się wyświetlił Ctrl-Alt-Delete Windowsowy. Więc wysyłamy przyciski Ctrl-Alt-Delete do wirtualnej maszyny. Teraz za chwilę się uruchomi. Pierwsze uruchomienie... jeszcze tak a propos Lilo. Lilo ma bardzo długi czasowe uruchomienie. Można to na pewno sobie gdzieś ustawić. Ja chwilowo nie zajmowałem się Lilo, także nie za bardzo wiem, jak to ustawić, ale generalnie tutaj mamy, nie wiem, czy to widać, w prawym dolnym rogu jest taki zegar i ma minutę 30 do automatycznego budowania. Wciskam Enter, żeby było troszeczkę szybciej. Nie mam zamiaru tak dużo czasu czekać. Więc pierwsze uruchomienie będzie troszeczkę trwało, bo mimo wszystko te wszystkie usługi muszą się skonfigurować, ale przy następnych już będzie
Już będzie normalnie. Tak więc chwila, za chwilę się widzimy po zainicjalizowaniu się systemu. Ok, jak widać, UTF Engine pokazał nam się prompt logowania. Teraz powiecie, co to ma być? Jakie konsolowe logowanie? Aha, i tak jeszcze a propos GPM. Teraz widzicie, jest taki wskaźnik biały. Teraz sobie tym ruszam. I to jest myszka. Można sobie zaznaczać, kopiować. Teraz się chciałem zalogować jako te wszystkie dzienniki. To by się na pewno nie powiodło. Tak, teraz krzyczycie, dlaczego nie ma graficznego. Zaraz wam pokażę, jak się ustawia graficzne logowanie, ale na chwilę obecną musimy się zalogować tekstowo. To myślę, że jest bardzo intuicyjne. Także okej, jest prompt. Teraz co z tym zrobić, tak? Teraz jak się zalogować, powiedzmy, do KDE? Wpisujemy sobie start X i od razu nam się uruchomi KDE. I oczywiście również tutaj musimy sobie chwilę poczekać za pierwszym razem, kiedy to się będzie inicjalizować. Ok, już nam się wszystko pięknie zainicjalizowało. Tutaj jak widać ucięło troszeczkę dolny pasek. Chwila, zaraz pokażę. Generalnie, o, proszę bardzo, tu jest na dole pasek KDE. No, tak więc to jest na tyle, jeżeli chodzi o generalnie sam system, powiedzmy. Teraz wam pokażę, jak generalnie ustawić, żeby automatycznie pokazywał nam menedżera logowania. Jak to przesunąć tak w tym trybie? Nie da się chyba. No, trudno. Chwila. Dobra, zrobimy to w takim trybie, bo wszystko trzeba. Nie ma właśnie, tak jak mówiłem, VirtualBox Guest Additions, niestety. Tak więc tak, otwieramy sobie Dolphina. Przechodzimy do root. Jak widać, tutaj tak dziwnie skacze myszka. Nie wiem w sumie dlaczego, ale trudno, tak jest. Etc. W sumie nie, zrobimy to prawidłowo. Czyli tak, wychodzimy z tego czegoś, z KDE, którego nie lubię w sumie, ale każdy ma swoje gusta. Tak, żeby było na pełnym ekranie. Dobra. No i wreszcie jakieś normalne, coś normalnego, tak, bardzo lubię konsolę. Okej, i teraz jak to zrobić? Przechodzimy sobie do katalogu etc. Widać, mamy tu bardzo dużo konfiguracyjnych plików, ale my potrzebujemy tego jednego, który się nazywa init.tab. Ja używam edytora tekstu Nano, wy możecie sobie używać innego, takiego jak Vi, Pico i tak dalej. Ale już wam Nano i tutaj jest bezpośrednio pierwsza linijka nieskomentowana, default run level, i tutaj sobie zmieniamy cyferkę 3 na 4 i wtedy się już nam bezpośrednio pokaże session manager. Klikamy Ctrl X, Y, czyli yes, enter i reboot, i możemy sobie już bezpośrednio korzystać z KDE. Tak więc to było na tyle, jeżeli chodzi o Slackware. Instalację Slackware, przepraszam, bo odnośnie Slackware jeszcze będą filmiki bezpośrednio w porównaniu, takim po instalacji, powiedzmy. Dziękuję wam, powiedzmy, tym użytkownikom YouTube'a, którzy oglądają ten filmik tylko po to, żeby zobaczyć, jak to się, z czym to się je, z czym się je instalowanie Slackware, powiedzmy. No i cóż, tak więc to było na tyle dla tych użytkowników i teraz jeżeli są wśród oglądających użytkownicy, którzy mnie subskrybują, to na chwilkę proszę się zatrzymać. Tak więc teraz powiem wam, mam nadzieję, że przyjmiecie moje usprawiedliwienie, dlaczego nie było filmików. Tak więc na pewno wiecie, że we wrześniu rozpoczęła się szkoła. Tak, wiem, że to jest słabe usprawiedliwienie, no ale cóż. Chwilę zobaczę nawet, kiedy ostatni filmik wrzuciłem w ogóle. Tak, przepraszam, naprawdę. 25 sierpnia. Mamy połowę października. Więc bardzo was przepraszam za to krótkie, prawie krótkie opuszczenie was. I mam nadzieję, że się poprawię. W każdym razie chcę
planuję, tak będzie, będzie tak, Marek, tak, tak będzie, że przynajmniej raz w tygodniu będzie jakiś filmik, żeby nie było tak, że, tak jak teraz, że opuściłem was na 2 miesiące. No, dziękuję mimo wszystko, że nie unsubowaliście mnie, że mimo wszystko zostaliście. Mam 25 widzów, tak. Dziękuję wam za to. Tak, to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje usprawiedliwienie. Możecie je przyjąć lub nie. W każdym razie jeszcze raz przepraszam za to. Tak, jeżeli chodzi o ten filmik, o którym w tym filmiku bardzo dużo mówiłem, to znaczy partycjonowanie dysku. Miał on być przed tym filmikiem, ale postanowiłem, że... Znaczy generalnie chcę zrobić ten filmik bardzo porządnie, wszystkie kwestie przedstawić. I naprawdę pisanie scenariusza jest nużące dla mnie bardzo. Jakoś nie mam weny, żeby się do tego przysiąść i to napisać. Mimo wszystko to musi być zrobione ze scenariuszem, żeby wszystkie informacje potrzebne były ujęte. Tak więc jeżeli napiszę ten scenariusz, to na pewno to nagram i wrzucę ten film. Generalnie to będzie podzielone na kilka części, bo to będzie bardzo obszerny mimo wszystko materiał, jeżeli chodzi o informacje po prostu. Tak więc jeżeli skończę ten scenariusz i to nakręcę, to wrzucę to po tym filmiku, a jeżeli nie, to po prostu będę dalej kontynuować tą serię i wtedy jak ten filmik o partycjonowaniu skończę, wtedy go wrzucę. Tak więc następna dystrybucja to będzie OpenSUSE. I teraz tak się zastanawiałem a propos Ubuntu, które się pojawiło nowe, Ubuntu 12.10, odnośnie robienia filmiku z niego. Jeżeli znajdę czas w tygodniu, to możliwe, że nakręcę coś w rodzaju changeloga, takiego szybkiego changeloga odnośnie właśnie co się zmieniło od wersji 12.10, w której miałem filmik instalacyjny. Oczywiście nie będę robił filmiku instalacyjnego z 12.10, bo to było bez sensu, bo zapewne się nie zmieniło zbyt wiele, w sumie nie sprawdzałem. Tak, ale to by było na tyle z tego, co tak mi się wydaje. Tak więc dziękuję wam serdecznie za uwagę, za wytrwałość w oczekiwaniu na filmik. Mam nadzieję, że to wyszło przynajmniej we wtorek, bo to kręcę w niedzielę. Także kibicujcie mi, żebym to wczoraj zmontował, że tak to określę. Dobra, więc żeby nie przedłużać, dziękuję wam jeszcze raz serdecznie za uwagę. Do następnych odcinków przynajmniej za tydzień. Trzymajcie się, cześć!